Witajcie moi drodzy w kolejnym już chyba ósmym podsumowaniu tygodnia. Idzie całkiem nieźle. To już kolejne ósme, kolejny tydzień w tydzień podsumowanie. Coś co robię regularnie. Mam nadzieję, że nie przestanę. Taki krótki update. Jest niedziela, już nagrywam to. Nie miałem totalnie czasu w ciągu tygodnia nagrywać, bo działy się różne inne rzeczy, a przyszły tydzień też zapowiada się dosyć intensywnie. Więc co mi się udało zrobić w tym tygodniu? W tym tygodniu, moi drodzy, udało mi się, jak widzieliście pewnie na materiale na kanale, bardzo fajny wywiad przeprowadzić z Mateuszem. Mam nadzieję, że spodobało wam się. Jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie sobie, bo to moim zdaniem fajny materiał o graniu killteamowym, ale takim bardziej turniejowym, kompetytywnym, jak to się okazuje. Zawsze myślałem, że kompetytywne jest, a jest kompetytywne granie w killteama, bardziej w turnieje i dlaczego turnieje też mogą być dobre z jakiegoś powodu, jeśli oczywiście nie gramy z kiepskimi ludźmi. Bo to nawet jakbyśmy grali sobie flafowo i na narracyjnie, to też będzie kiepskie. Udało mi się troszeczkę modelarsko też podziałać. Miałem troszeczkę spotkań w robocie i tak dalej, w których nie musiałem, że tak powiem, machać dziobem i myśleć, po prostu musiałem na nich być i po prostu słuchać, czy coś mnie nie zainteresuje, o czymś nie muszę wspomnieć. I udało mi się zrobić parę rzeczy właśnie podczas tego spotkania, czy właściwie jedną podczas spotkań, którą wam zaraz pokażę, i drugą rzecz, którą zacząłem sobie robić już tak totalnie, udało mi się, słuchajcie, porobić coś totalnie w swoim, że tak powiem, wolnym czasie. W jakiś sposób znalazłem jeszcze chwilkę, żeby usiąść i pomalować między streamami, między wszystkimi rzeczami, które robię. Przede wszystkim na streamach widzieliście uftaka, którego pomalowałem. Na razie on jest do takiej wersji tabletopowej. Uważam, że można go troszeczkę lepiej jeszcze wyciągnąć. No i to będziemy robić na najbliższych streamach. Pewnie na jednym, któryś we wtorkowym, czwartkowym streamie wyciągnę tego uftaka i go po prostu skończymy. Ja tu pomalowałem paseczki. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale w każdym razie to udało mi się zrobić. Popracowałem też troszeczkę sobie nad tym killteamem scoutów. Pięciu kolesi zacząłem im pracować nad tymi wszystkimi saszetami i tak dalej, bo to będzie właściwie saszety, jakieś bronie będą pomalowane, jakiś detal i później będzie po prostu zrobione jakieś edge highlighty i to wszystko. No ale największy postęp tak naprawdę udało mi się zrobić tutaj. A więc wziąłem swoich grenadierów i zacząłem nakładać na nich kolorki. Zrobiłem na tych poncho i tak dalej, na hełmach zrobiłem kamuflaż, pomalowałem manierki, pomalowałem te sakwy. Te sakwy troszeczkę za jasno mi wyglądają, ale jak popatrzymy sobie na gościa, który już dostał łosza, to nie wygląda to całkiem źle. Wydaje mi się, że możliwe, że te sakwy jeszcze przejadę jakimś agraksem, bo to jest łosz Vallejo. No i muszę troszeczkę źle kroki porobiłem, bo skórę muszę robić osobno, jeszcze raz poprawiać. Właściwie na połowie zrobiłem skórę, ale jeszcze będę musiał ją poprawić jeszcze raz, bo troszeczkę uważam, że mogę zrobić ją lepiej. No i jak widzicie, 45 kolesi jest w jakimś tam, powiedzmy, 75% przed łoszem, więc dość fajnie to idzie. W tym tygodniu postaram się pojechać parę razy do biura, więc na niektórych spotkaniach będę niestety w biurze i trochę mi to zabierze czasu takiego modelarskiego, kiedy mogę po prostu pracować sobie głową, a ręce robią coś innego. Jest szansa, że do końca tego tygodnia, no chciałbym do końca lutego ich skończyć, więc możliwe, że wtorkowy stream wybiorę tych, a ci zostaną już na marzec, czyli czwartkowy stream. Zobaczymy. No chciałbym troszeczkę w lutym pocisnąć i te numerki, wiecie, te liczby popchnąć do przodu, żeby było więc co najmniej jeden model na dzień do końca lutego. Bo wiecie, to niby taka rzecz, która nie jest jakaś super ważna, ale jak już się włączy w głowie ten mindset i to myślenie o tym, że fajnie by było malować tak regularnie i tak dalej, to jednak to zostaje i chce się. No stanowisko sobie posprzątałem. Widzicie, jest tak jakiś większy porządek. To, że przyniosłem sobie farbki tutaj, pomaga troszeczkę. Powoduje, że po prostu jak potrzebuję farbki takie normalne, maluję normalnymi farbkami, to sobie je sięgam. Jak potrzebuję kontrasty, speed painty, te szybkie farbki, jak to nazwałem sobie, to też mogę po prostu sobie sięgnąć i już. Cały czas jeszcze czekają na mnie, to w międzyczasie pewnie tereny do na tereny z Salvation. No i cały czas Taunar czeka na swoją chwilę, aż usiądę i nagram materiał, albo po prostu zrobię z tego streama. Nie wiem jeszcze. Nie odpaliłem jeszcze drukarki, miałem w weekend sprawdzić żywice od Toytecha, chyba tak się oni nazywają. Dostałem próbkę żywicy, która ma być mniej toksyczna, mniej śmierdząca i tak dalej. Ale jeszcze,
Jeszcze czekam. Nie miałem czasu po prostu. Była ładna pogoda. Wyszedłem do ogrodu, robiłem coś w ogrodzie. Po prostu. No, najzwyczajniej w świecie. W piątek udało mi się zagrać grę w Killteama. Widzieliście posta na Killteam Polska. Tak troszeczkę ze szwagrem się wkręciliśmy. Troszeczkę w Killteama ostatnio. I sobie dużo gramy. To jest stół, na którym graliśmy. To jest mata, którą kiedyś zakupiłem. Tereny stare, tereny, które mam jeszcze, bardzo fajnie mi się na nich gra, bardzo fajnie pomalowane, bardzo kiedyś pomalowałem je tak w całości i to jest jedna taka plansza. Jeszcze mam jeden teren do tego, do pomalowania, do takiego wykończenia, żeby on pasował po prostu kolorystycznie. No i będzie to taki mały terenik, który można sobie, wiecie, albo ten teren dodać, albo ten duży. Nie wiem, jak się postawia je tak, to nawet jak się wyjmie ten środkowy, to zobaczcie, że fajnie się robi twardy, symetryczny stół, ale to wszystko można zawsze poprzestawiać i porobić jakieś inne rzeczy, więc tak ustawię. No, cholera. Tak można. Akurat w tej misji Domination tak by pasowało, nie? No i mamy bardzo fajny, symetryczny stół, ale możemy też oczywiście te stoły pootwierać, otworzyć ten stół, żeby nie było tak symetrycznie, żeby było inaczej, żeby było coś ciekawszego się działo i już się dzieje, już jest zupełnie inna rozgrywka na stole. Ogólnie bardzo mi się podobają te tereny, więc będę je kończył. Czy właśnie ten muszę wykończyć. Postaram się wstrzelić w ten sam styl, co tutaj użyłem. No i tak naprawdę, słuchajcie, ten tydzień tak jest mniej owocny, bo nie byłem w Stagrafie. W Stagrafie się nic nie działo. Już ja w Stagrafie już nie byłem. Teraz zostawiliśmy wszystko w rękach Mali i Kryspina, którzy sobie po prostu prowadzą sklep, prowadzą sobie różne rzeczy, robią i robią rzeczy, które mogą robić we własnym zakresie. Nie potrzebują naszych, wiecie, specjalistycznych dłoni do tego. Jakieś tam malowania, jakieś tam odświeżania, to już sobie mogą robić sami. A my po prostu z Sisi mamy trochę czasu na odpoczynek, trochę czasu na zajęcie się swoimi rzeczami. W poniedziałek lub wtorek będę odbierał matę od Playmat do Bolta lub innych systemów, gdzie będzie potrzebna trawka i tak dalej. I to jest ta sama mata, na której widzieliście Battle Report boltowy. Wykupuję ją po to, że jakbyśmy kiedyś chcieli na przykład w Stagrafie zrobić dużą grę, połączyć dwa stoły, wziąć jeden duży stół i drugi duży stół postawić, to będziemy mogli na tym, technicznie na tym samym terenie zagrać jedną wielką grę. I sądzę, że może to wyglądać całkiem epicko. A, i jedna rzecz. Zamówiłem jeszcze coś fajnego. Zamówiłem z internetu maty korkowe. Maty korkowe, ponieważ zobaczyłem bardzo fajny post gdzieś na internecie, gdzie koleś zbudował z mat korkowych ruinę fabryki. W bardzo fajny sposób, po prostu wziął korek, połamał go, poprzycinał i zrobił z niego takie, wiecie, rozwalone ściany fabryki. Chodził dużo ścian i taki duży prostokąt. W środku fabryki porobił z kartonów i z różnych innych plastikardów jakieś takie niby, wiecie, jak się nazywa, taśmy produkcyjne. I w koło, i masa, wiecie, desek, masa jakiś tregier, kamieni, gruzu i to wszystko było tak, wiecie, na takim stole właśnie zgruzowanym. Mam ogólnie chyba w Ikei, są po trzy takie, ale one są troszeczkę za grube, one mają prawie centymetr, mi się wydaje, prawie centymetr grubości mają te korki, ale z tych też już coś można robić, można je przyciąć w odpowiedni sposób i zrobić sobie z nich ścianę i też z tego będę robił, ale ogólnie chcę zrobić sobie właśnie taką zrujnowaną fabrykę, bo myślałem na początku, żeby zrobić jakieś tereny, jakiś kościół i tak dalej, ale popatrzyłem na ceny, nawet jakby ktoś mi to wydrukował, to jest całkiem sporo. Stwierdziłem, że najpierw sobie zainwestuję i spróbuję zrobić sam, bo też w sumie dla Was mógłby być z tego materiał, nie? Jak Wam pokażę na przykład, jak się robi zrównoważoną fabrykę do Bolta lub też jakiegokolwiek innego systemu, bo jak zrobię to odpowiednio dobrze, tak odpowiednio generycznie, tak niesprecyzowana epoka, to będzie mogło być dobre do 40, do Malifo, do każdego systemu praktycznie, w którym są jakieś fabryki, w którym są jakieś, wiecie, duże budowle i one mogą być zrujnowane, więc wiecie, czad. Jeszcze z jednych takich, z jednego progresu, tak wygląda, nie wiem czy pokazywałem, ale tak wygląda moja slaga. Kręcę z tego krótki materiał. Że na razie on jest długi, bo zostawiam wszystkie etapy produkcji, czyli jak tam psikam, bo nie wiem, co będzie się przydawało, więc na razie zostawiłem to wszystko. Wysłałem część patronom, żeby sobie zobaczyli, no i na razie jest feedback taki, że fajnie, fajnie, tylko że za długie to jest, więc będzie to przycinane i puszczę to Wam, jak będzie gotowe. A, jeszcze jedna rzecz, przypomniałem się na sam koniec. Mój kontakt, mój człowiek w Rebelu, Rafał, wysłał mi jakąś tajemniczą paczuszkę. Tajemniczą paczuszkę, w której jest produkt, który mam zrecenzować, który mam się pobawić i mam wydać opinię, mam wam go przedstawić. Jakaś fajna rzecz to ma być. Zastanawiam się, co zrobić. Zastanawiam się, czy zrobić tak, że wezmę ten produkt, opakuję sobie go, wyrobię sobie o nią opinię i popracuję sobie z nim, czy po prostu zrobić to któregoś razu na streamie,
zrobić, że to jest stream właśnie z paczuszką od Rebela. I pokazać wam go po prostu też swoją naturalną, taką wiecie, spontaniczną reakcję na paczkę od Rebela. Dajcie znać w komentarzach, co byście chcieli, w jaki sposób byście chcieli to zobaczyć. Mi się wydaje, że ten sposób jest całkiem fajny i taki naturalny. To chyba wszystko. A, w tym tygodniu będę nagrywał, nie wiem czy się pojawi, pewnie się nie pojawi, ale będę nagrywał w weekend dwie rzeczy. Będę nagrywał Battle Report z One Page Rules, właściwie chyba dwa Battle Reporty, i będziemy nagrywać podcast. Wychodzi na to, że możemy się spotkać w niedzielę i będziemy nagrywać podcast w końcu. Także oczekujcie kolejnego odcinka, zobaczymy o czym będziemy gadać. Jeszcze do końca nie wiem, omówimy troszeczkę nowości, omówimy trochę ciekawych rzeczy, staroci. Pogadamy sobie o wielu rzeczach. Pewnie będziemy gadać też o Kill Teamie, no bo skoro zaczęliśmy grać ze szwagrem, to będziemy chcieli o tym pogadać, bo jest to fajna gra. Bardzo mi się przyjemnie gra w Kill Teama. Nie mam czasu ostatnio na 40, jak szwagier wpada na te 2-3 godzinki wieczorem, to możemy sobie pyknąć do partyjki Kill Teama, jeszcze pogadać, wypić herbatkę i spędzić miło czas we dwójkę. Włącznie z tym materiałem, w tym tygodniu chyba dostaliście 6 różnych materiałów. 2 streamy, wywiad, 5 materiałów. To i coś jeszcze było. No oczywiście, Gogi. Przewspaniały Gogi wrzucił swój materiał o Balancing Data Slate dla drukarii. Więc to jest, no to tak, to są 2 streamy, wywiad, Gogi, no i to, 5 materiałów. Nie no, chyba tylko 5. No ale tak czy inaczej, 5 materiałów w ciągu tygodnia. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Więc jeszcze raz, wracając do ludzi, którzy oglądają po prostu na YouTubie, fajnie, że oglądacie, dziękuję wam bardzo. Jeżeli chcecie jakoś bardziej wesprzeć ten kanał, to jest Patronite, jest wspieranie na YouTubie. Pamiętajcie, że jeżeli subskrybujecie ten kanał, kliknijcie sobie w dzwoneczek, sprawdźcie, czy macie dzwoneczek, i jeżeli macie znajomych, którzy wiecie, że oglądają, ale mówicie im, że hej, widziałeś ten filmik, a oni mówią, że nie widzieli, to przypomnijcie o tym dzwoneczku, bo zwróćcie uwagę, zobaczcie, ile mam subskrybentów, jest ponad 3000 subskrybentów, prawie 3200, a jest po kilkaset wyświetleń, więc coś algorytm robi nie tak, nie informuje ludzi, że się pojawiają materiały. Te materiały się wyświetlają ludziom w późniejszym czasie, ale w momencie, kiedy mają największą oglądalność i są ważne i aktualne, niestety nie trafiają czasami do ludzi, więc dzwoneczkujcie. Kliknijcie w dzwoneczki. No i tak, to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Owocnego przyszłego tygodnia. Hej.